No, Nepal Nepalem, ale koledzy popatrzą na to. Pieprzyć ten Nepal. Do Albanii będziemy jechać pewno przez Poznań, a na żaglowej tymczasem takie to rzeczy. Panowie pamiętają, że tutaj zawsze było zimno, bo kilokalorie spierdzielały przez podłogę do gruntu. Temu to właśnie, że izolacji było całe 5 cm. Więc robię ja tu wielką dziurę, żeby więcej nic nie spieprzało, bo wiadomo, spieprzające kilokalorie. A to co? A to nic, dobra. Spieprzające kilokalorie mają praźno źródło w portfelu. I to jest bardzo niedobre, jak właśnie te złotówki przez podłogę do gruntu, panie Fich, nie? No więc, wziąłem ja to i potłukłem, jak na załączonym obrazku. No i w ramach tej operacji powstało dużo takiego oto odpadu. I ten odpad jest nieco kłopotliwy, bo wywiezienie takiego czegoś to już 500 nie starcza. No, przejrzałem ja wtedy wiedzę foralną, a już wcześniej mi się wyświetliło coś takiego jak styrobeton. No i ten styrobeton właśnie testowo jest położony tam za tym takim technicznym stołeczkiem i się okazuje, że to bardzo fajna rzecz. Tyle tylko, że do tego styropianu trzeba zakupić sobie worek granulatu, czyli niesprasowanego polistyrenu spienionego, tak zwanego styropianu, albo easy puchu, albo jaka cholera. No, a ponieważ ja mam na słowo kupić alergię, no to postanowiłem, właśnie tam jeszcze widać wuchta tego towaru jest. Aha, jak widać wszystko jest robione pod ruchem, więc tutaj z tej strony jest, z tej strony jest jeszcze salon, tam już jest dziura. W każdym razie tak czy owak spróbowałem to sobie testowo przerobić na kuleczki. No i się okazuje, że przepis jest całkiem prosty. Należy przede wszystkim wziąć wiaderko i wsadzić je w worek, gdyż bez worka kuleczki szybko znajdą się w otoczeniu, gdyż mają dużą swobodę ruchu. Następnie, ja już tutaj poza anteną sobie to przygotowałem, bo to nudne, należy pociepać te płyty w takie oto tej wielkości kawałki, idzie to piorunem, a następnie należy, uprzednio wykalibrowawszy, wziąć młynek do styropianu. U mnie w charakterze młynka występuje taki oto obiekt, jest to ni mniej ni więcej wykaszarka. Ja ją kalibruję na trochę większy hałas, bo lubię, jak rzecz się dzieje dynamicznie. Następnie głowica urządzenia mielącego wkładamy do worka. Z worka trzeba wypchnąć powietrze, gdyż kulki po uwolnieniu zwiększają swoją objętość i worek się pompuje, znaczy powietrza zostaje tyle samo, technicznie rzecz biorąc, ale kulki zwiększają swoją objętość i takie jest wrażenie pompowania się. No i następnie cały proces należy uruchomić poprzez wciśnięcie spustu. Nie wiem, czy coś będzie widać. Mam nadzieję. Utututu. Po około dwuminutowym śmigłowaniu śmigłem dostajemy taki oto piękny surowiec. Tu jeszcze trzeba będzie trochę się powściekać. Taki oto piękny surowiec, który zamiast trafić do huty, trafi z powrotem pod podłowę. No to takie to historie z Poznania. Nara.